Michał kupił wczoraj pierścionek zaręczynowy i chce się oświadczyć Paulinie. Chłopak jest bardzo zdenerwowany, bo nie jest pewien, czy to dobry pomysł. Nawet nie wiem, czy chcę, żeby ona się zgodziła. Nigdy się tak nie stresowałem i mam wrażenie, że robię coś mega głupiego. Jak tam, Michał? Przesadzasz. Gotowy na wielki dzień? No właśnie, jak widzisz. Chłopak się tak stresuje, że zaraz chyba zemdleje. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Może niepotrzebnie się śpieszę. Słuchaj, wszystko będzie dobrze. Nie stresuj się, tak? Masz pierścionek? Tak, pewnie, że mam. Dobra, pokaż go. Masz. Super, świetnie. Nie no, cudowny. A słuchaj, masz jakiś plan? Myślałem, że zabiorę ją na romantyczny spacer. Na spacer? Nie masz nic lepszego? Naprawdę? No sorry, ale wszystkie pieniądze wydałem już na co? Dobra, dobra, spokojnie. A masz jakieś kwiaty? Kwiaty? To są potrzebne jakieś kwiaty? No tak, no kup jakiekolwiek, no Paulinie po prostu będzie miło. Stary, pożycz mi jakąś kasę, żebym przynajmniej jedną rzekł. Dobra, pożyczę ci, spoko. No. Ale chodźmy teraz, pograjmy w piłkarzyki. Wyrwiesz się trochę, a zresztą czuję, że mam dzisiaj taki humor, taką pasę, że nie masz ze mną szans. To zobaczymy. Dobra, spoko, trzymam za ciebie kciuki, trzymaj się. Na razie. Adam chce uspokoić Michała, bo widzi, że przyjaciel jest bardzo zestresowany. No, pokaż, co potrafisz. Tak, graj, nie gadaj. No, w końcu was znalazłam. Hej. Michał, słuchaj, pożyczyłeś mi książkę od matmy, co? Bo zapomniałam swojej. A, czekaj, tylko strzelać. Ale długo to potrwa, bo ja się spieszę, Michał. No już, momencik. Hej. I co? Słyszysz mnie? Czekaj. No długo jeszcze... Ej, to było nie fair! Jak ci nie idzie, to od razu jest nie fair. Ej, co jest? No nie zaczęliśmy. Przez przypadek. Nie, jeszcze raz, to się nie liczy. Tak, wiesz co, to ja sobie ją sama pożyczę. Co ty robisz? Odwaliło ci? Co ty robisz? Powiedziałeś, że mogę pożyczyć. Ale czy możesz grzebać w moich rzeczach prywatnych? To już się nie pytałaś. Nie, wiesz co... Nie. Trzymaj. Nie, teraz wypchaj się z tą książką. Pożyczę od kogoś innego. Paulino, o co ci chodzi? Zachowujesz się jak kretyn. Ale dowaliłem. No, stary, nieźle na nią nakrzyczałeś w sumie. Nie chciałem. Bałem się, że znajdzie pierścionek zaręczynowy, dlatego tak zareagowałem. Ej, ale w sumie to jest najlepsza okazja, żebyś się jej oświadczył. No co? Popatrz, ona jest na ciebie wkurzona, a jak zobaczy pierścionek, się jej oświadczysz, to o wszystkim zapomni. Dobra, Zosia mówiła, że potrzebne są jeszcze kwiaty. Lecę do kwiaciarni. No to dawaj, lecimy, szybko.